Hej, cześć, witam Was serdecznie na kanale Nerdoro, w pierwszym robionym przeze mnie nagrywanym filmiku, który ma prezentować zasady gier planszowych. W tym przypadku na warsztat biorę grę planszową Quetzal, Miasto Świętych Ptaków, bodajże taki jest podtytuł tej gry. I jest dodatkowa okazja, aby nagrać zasady tej gry, gdyż już niedługo, na początku lutego, bodajże 6 lutego, będzie miała miejsce premiera polskiej wersji tej gry planszowej, a grę tą będzie wydawało bodajże wydawnictwo G3. Oczywiście możecie sobie to dokładnie sprawdzić, ale raczej się nie mylę. No, to zapraszam w takim razie na filmik i od razu podstawowe zasady i podstawowe informacje, jeśli chodzi o samą grę. Wiek 10+. I wydaje mi się, że ciut młodsze osoby mogłyby również tą grę zagrać, gdyż nie ma tu dużo skomplikowanych zasad i nie ma dużo niuansów oraz wyjątków i wypadków, co jeśli w przypadku to wtedy to i to. Więc wydaje mi się, że dobrze ograne młodsze osoby niż 10+, też sobie z tym tytułem poradzą. Co tam dalej? Ilość graczy, od 2 do 5 graczy. I zaraz zobaczycie rozgrywkę dwuosobową, na podstawie której będę tę grę tłumaczył. Z tym, że rozgrywka dwuosobowa co do zasad absolutnie się nie różni, ale pewne inne elementy przygotowania są przed rozgrywką, o których oczywiście Wam powiem. Wydaje mi się, że od 2 do 5 graczy to jest. Tutaj się to gra dobrze skaluje, aczkolwiek ja osobiście gram i lubię grać, jeśli tych graczy jest jak najwięcej. I ostatnia informacja. I czas poświęcony rozgrywce. Na pudełku macie bodajże 15 minut na gracza. 20? Niezbyt więcej, bym w praktyce powiedział, ale bardziej bym stawiał, że to jest jednak 20 minut na gracza. To też zależy od tego, na ile kombinują gracze, a czasami można nawet sporo pokombinować, i jak bardzo to się zagłębić w swoje możliwości w ramach swojej tury. Zaraz też zobaczycie, że filmik ten nie jest nagrywany na fizycznym egzemplarzu gry, gdyż ja Quetzala nie posiadam, ale korzystam z możliwości i przywileju posiadania konta na Board Game Arenie, czyli serwisie, który Wam serdecznie polecam, na którym są pełne implementacje gier planszowych, różnych gier planszowych, i tam też Quetzal w wersji beta, ale żadnych błędów póki co nie zauważyłem. W wersji beta ta gra tutaj jest, w związku z tym zobaczycie, że pewne elementy będzie gra sama obliczała i jakby sama za was, za graczy robiła, ale oczywiście ja wam to powiem, jak to by wyglądało w wersji fizycznej, tak żebyście mieli pełną informację, jak ta gra będzie wyglądała, kiedy już pudełko trafi w wasze ręce. Ok, no to przejdźmy już teraz do samej rozgrywki. Ja tutaj pozostanę w tym małym okienku na dole, ale już będę patrzył na ekran gry, więc nie będę się do Was pewnie często zwracał. Nie miejcie mi tego za złe, no to ruszamy z nagrywaniem. Ok? Dobra. Widzicie przed sobą rozłożoną planszę gry, Quetzal, na dwie osoby. Przygotowanie już całe zostało przez mechanikę gry, przez tą implementację gry zrobione. No ale opowiem Wam wkrótce, co jest na planszy i co trzeba zrobić, żeby przygotować rozgrywkę. Więc po pierwsze, przygotujcie wszystkie posiadane karty artefaktów. Tutaj pokazuję Wam w górnym rogu karty artefaktów. Potasujcie je, po czym rozłóżcie 8 w świątyni kart artefaktów i po dwie karty tutaj w tych dodatkowych miejscach. Widzicie? Oczywiście rozłóżcie je losowo. Tutaj połóżcie dwa żetony upgrade'ów wioski. Widzicie? Dwa miejsca. Dodatkowo, każdy gracz wybiera jedną z pięciu postaci. Wszystkie postacie mają taką samą umiejętność, a właściwie brak umiejętności, proszę bardzo, to jest moja postać. Do mojej postaci dobieramy duży, odpowiednim kolorze oczywiście, duży meeple mojej postaci oraz zestaw sześciu meepli mojego oddziału, mojego teamu. Teraz uwaga, to nie są trzy różne meeple, to nie są trzy meeple czarne i trzy meeple białe, absolutnie nie. Każdy meeple w grze po prostu posiada dwie strony, stronę czarną i stronę białą. Dlaczego? O tym za chwilę Wam opowiem. W każdym razie w grze dwuosobowej każdy z graczy otrzymuje 6 mipli jego oddziału, jego teamu. W grze trzyosobowej tak samo, 6. W grze czteroosobowej otrzymujemy już tylko 5 mipli. A w grze pięcioosobowej do gry startujemy tylko z czterema miplami, tymi dodatkowymi. Zawsze pamiętajcie, że oczywiście macie do dyspozycji mipl swojej postaci. Dodatkowo, pierwszy gracz zawsze otrzymuje cztery monety, no i znacznik pierwszego gracza. Drugi i trzeci gracz, gdybyśmy grali więcej niż dwie osoby, otrzymuje 5 monet, drugi i trzeci otrzymuje 5 monet, czwarty i piąty otrzymuje 6 monet na start. Ok? Czyli, jeszcze raz,
Rozkładamy karty w tych miejscach, które tu pokazane są, zobaczcie. Upgrade'y wiosek tu rozkładamy. Każdy gracz dostaje swoje miple, w zależności od tego, w ilu graczy gramy. Swoją ilość pieniędzy, w zależności od tego, którym graczem jest w kolejce. No i pierwszy gracz otrzymuje znacznik pierwszego gracza. Proszę, to jest znacznik pierwszego gracza. I teraz pierwszym graczem ma zostać ta osoba, która jako ostatnia odwiedziła tajemniczą wyspę. Czyli de facto losowo wybierzcie sobie pierwszego gracza. A co jest w ogóle celem naszej rozgrywki? Otóż wcielamy się w awanturników, bohaterów, podróżników, którzy wraz ze swoim zespołem wylądowali na tajemniczej wyspie, gdzie odnaleziono pozostałości kultury azteckiej, Majów, to tutaj nie jest dokładnie opisane, ale jakieś starożytne, święte miasto, znaczy miasto świętych ptaków dla tej kultury. W związku z tym znajdziemy tu jakąś świątynię, jakieś stele, jakieś kamieniołomy i inne, różne inne miejsca, które są tutaj na planszy, o których zaraz będę Wam opowiadał. Naszym zadaniem i sposobem na zwycięstwo jest zdobywanie artefaktów, tu macie kartę artefaktów, zdobywanie tych artefaktów i wysyłanie ich na statkach, tu macie statki, lub za pomocą biura kapitanatu portu, wysyłanie ich do Europy, czy tam do Stanów, skąd żeśmy przybyli i za to zdobywamy punkty zwycięstwa. Za to, za zdobywanie tych kart, a najlepiej setów kart, czyli zestawów identycznych kart i wysyłanie ich potem w ramach akcji na statku lub w kapitanacie, dostajemy 90% punktów zwycięstwa. Punkty zwycięstwa mogą się również pojawić tutaj indywidualne na pojedynczych kartach, o tym zaraz Wam powiem. Mogą się pojawić na dodatkowo na kartach ulepszeń wioski i możemy je zdobyć na dodatkowym specjalnym torze odkryć. Na koniec gry również otrzymujemy 2 punkty zwycięstwa, jeśli jesteśmy na koniec gry właścicielami żetonu pierwszego gracza. Zobaczcie, dlatego na żetonie pierwszego gracza są 2 punkty zwycięstwa. Otrzymujemy je tylko wtedy, kiedy mamy ten żeton na koniec rozgrywki. Również na końcu rozgrywki liczą się pozostawione nam pieniądze. Każde 3 monety to 1 punkt zwycięstwa. Ale tak jak powiedziałem, zdecydowaną większość punktów zwycięstwa będziecie zdobywali w trakcie rozgrywki, zdobywając te karty i wysyłając je do Europy, nazwijmy to tak. I teraz ważna uwaga, jeśli na koniec rozgrywki nie wyślecie jakieś karty zostaną Wam na ręku, tutaj będzie widoczna moja ręka, jeśli jakieś karty zostaną Wam na ręku, to one nie są warte żadnych punktów zwycięstwa, bo w żaden sposób nie są przeliczane. Więc naszym zadaniem jest nie tylko zdobywać te karty, ale i możliwie często wysyłać je niejako i tylko wtedy otrzymujemy te punkty zwycięstwa. Teraz wracając jeszcze do opisu naszej planszy, tutaj w oryginalnej, czyli w tej fizycznej wersji planszy, będziecie mieli tor punktów zwycięstwa. W wersji komputerowej go nie widać, dlatego że gra automatycznie przelicza punkty zwycięstwa i przy każdym graczu, zobaczcie, tutaj pokazuje. Na razie obydwoje gracze mają 0 punktów zwycięstwa. Jeśli jakiekolwiek punkty zwycięstwa w trakcie rozgrywki będziemy zdobywać, będą się one tutaj pojawiały. Ponieważ ich nie mamy, na razie jest 0. Ale w fizycznej wersji rozgrywki macie tutaj track punktów zwycięstwa i używacie jednego ze swoich specjalnych żetonów do tego, żeby na tym traku się poruszać i zaznaczać na bieżąco zdobywane punkty zwycięstwa. Przypominam, na bieżąco w trakcie rozgrywki zdobywacie punkty zwycięstwa z kart, ewentualnie tutaj dodatkowe bonusowe z kart różnych innych działań, z traku, odkryć i tak dalej. Natomiast na koniec rozgrywki dokładacie do tego punkty zwycięstwa, które zdobyliście ze zdobytych w czasie całej rozgrywki ulepszeń wioski oraz 3 monety dodatkowy punkt zwycięstwa. Te 2 ostatnie punkty, czyli upgrade wiosek i punkt zwycięstwa, podliczacie dopiero po zakończeniu gry. Ok? Dobra. No to teraz, jak wygląda sama rozgrywka? W grze dwuosobowej, ale o tych niuansach na większości graczy zaraz Wam powiem. Generalnie gra rozpoczyna się, mamy 5 rund i tu mamy specjalny żeton, zobaczcie, żeton, który odlicza nam rundy, więc mamy 5 rund. Cała rozgrywka to 5 rund. W rundzie wszyscy gracze jednocześnie biorą cały zestaw swoich mipli i rzucają nimi przed siebie, jakbyście rzucali kośćmi. Po czym te miple spadają na różnych swoich strony. Tutaj gra za nas, za mnie i za mojego przeciwnika, z automatu rzuciła i akurat nam wyrzuciła idealny układ, dlatego że gramy w wersję szkoleniową. To jest gra w wersji szkoleniowej, dlatego jakby tu gra daje nam równe szanse, dlatego nam po prostu ułożyła identycznie nasze miple. Ale każdy taki mipel, pamiętajcie, może spaść na czarną, białą stronę. Może więc się okaże, że będę miał więcej czarnych mipli albo więcej białych mipli. Jeśli mipel spadnie bokiem, czyli będzie stał na swoim boku, wtedy on trafia do mipli niezdecydowanych, czyli dla Was jak najlepszych, ponieważ taki mipel zastępuje w dowolnym momencie, kiedy tylko byście chcieli, albo archeologa, czyli mipel biały, albo poszukiwacza przygód,
czyli mipel czarny. A jeśli jeszcze dowolny mipel tak zostanie przewrócony, że stanie na własnych nogach, czyli będzie stał pionowo, to nie dość, że z automatu, ponieważ nie jest na czarnej stronie ani na białej stronie, jest wśród niezdecydowanych, to jeszcze każdy stojący mipel zarabia wam dodatkowo na starcie dodatkową monetę. Więc są tak naprawdę cztery stany, w jakich mipel może wylądować. Jeśli wyląduje po czarnej stronie, jest na tą rundę tylko poszukiwaczem przygód. Jeśli po białej stronie, jest na tą rundę archeologiem. Jeśli bokiem, to jest niezdecydowany, możemy go użyć albo jako albo tą postać. Jeśli zaś dowolny z nich, również nasz ten specjalny, naszej postaci mipel stoi na własnych siłach, czyli na własnych nogach, konkretnie tylko na nogach, nie na boku, to jeszcze dodatkowo zarabia nam jedną monetę. I teraz zobaczcie, że nasze specjalne postacie, miple naszej postaci, które są większe, zawsze należą do niezdecydowanych, dlatego nie mają strony białej lub czarnej. One zawsze są uniwersalne, zawsze możecie się użyć na dowolnym polu. No i wróćmy teraz. Aha, i tutaj jeszcze od razu jak patrzymy, to widzicie, tu są dwa miejsca na upgrade'y wioski. Upgrade'y wioski będziemy zdobywać w czasie gry, będziemy je mogli zdobyć dla siebie. I te upgrade'y kładziecie sobie tutaj. Jednocześnie przy naszej postaci mogą być tylko dwa upgrade'y, które mają działanie stałe. Czyli takie, które nie mają tej X-a. X oznacza taki upgrade jednorazowy, który coś nam daje i jest wrzucany do naszej skrzyni. Czyli tutaj kładziemy te jednorazowe, zakryte zresztą, tak żeby inni gracze nie wiedzieli, jakie mamy, tak jak widzicie, skrzynią do góry, kładziemy te jednorazowe, zdobyte przez nas upgrade'y wioski. Nie wolno mieć dwóch tak samo działających upgrade'ów, tych stałych, tych, które daje nam umiejętności. Takich dwóch upgrade'ów jednocześnie mieć nie możemy. Jeśli kupimy drugi upgrade, a jeden już taki posiadamy, identycznie działający, to ten nowo kupiony automatycznie trafi nam do skrzyni. Tak samo, jeśli mamy już dwa upgrade'y stale działające, wykupione, a kupimy trzeci, musimy natychmiast zdecydować, który z tych upgrade'ów, które już posiadamy, trafi nam od razu do skrzyni. Nie możemy zrobić czegoś takiego, że nowo kupiony upgrade trafi do skrzyni, a tutaj te dwa, które mieliśmy, pozostają nam. Więc musicie mieć świadomość, jeśli kupujecie trzeci upgrade z tych stale działających, a jest ich zdecydowana większość, to jeden z tych, które już posiadamy, stale działających, musi trafić do skrzyni. OK? Dobra. No to teraz opowiem wam więcej o samej planszy i co się na niej dzieje. Po pierwsze, mamy tutaj 7 miejsc na tej planszy i każde miejsce ma swój numerek. Widzicie? Numerek 1, numerek 2, numerek 3 ABC, numerek 4, numerek 5, numerek 6 i numerek 7, a to pole jest bez numerka. I teraz, po tym jak w danej rundzie rzuciliśmy swoimi miplami i widzimy, jakie miple nam zostały wylosowane, że tyle mamy czarnych, tyle mamy białych, dobrze jest zorientować się, jakie miple mają przeciwnicy, bo to często decyduje o naszej taktyce, szczególnie przy większości graczy, zaraz o tym opowiem. No i rozpoczynamy grę. Pierwszy gracz decyduje, jakie miple wyśle na ekspedycję. Co to oznacza? Wybieramy miple, jakie chcemy spośród naszego teamu, przykładowo, proszę bardzo, i decydujemy, gdzie tego mipla postawimy na planszy. Możemy zdecydować się wybrać, jeśli oczywiście takie pole nam na to pozwala, większą ilość mipli i dlatego to się nazywa ekspedycja, ponieważ w jednym ruchu, że się tak wyrażę, możemy wybrać większą ilość mipli, które chcemy wysłać na dane pole, tak jak mówię, jeśli pole nam na to w ogóle pozwala. Tu oczywiście widzieliście, gra z automatu podświetla mi pole, bo gramy przez komputer i to jest pełna implementacja i gra nam podpowiada możliwe ruchy, no ale oczywiście w grze planszowej tego mieć nie będziecie. Więc teraz przejdziemy po całej planszy i powiem wam, co robią poszczególne pola i co możecie z waszymi miplami na tych polach robić. Pole numer 1. Uwaga, po pierwsze, na tym polu można położyć tylko białego mipla, czyli takiego, który jest białą stroną obrócony, czyli archeologa. Jeśli go tu postawimy, to proszę bardzo, możecie zobaczyć opis, który jest, ale ja wam to jeszcze opiszę. Dzięki temu, że postawiliśmy tu mipla, to w momencie rozliczania wszystkich naszych mipli, która nastąpi po tym, gdy wszyscy gracze postawią wszystkie swoje miple na planszy, w tym momencie jako pierwsi zdobędziemy żeton pierwszego gracza, proszę bardzo, ikonka pierwszego gracza, oraz przesuniemy nasz znacznik o 1 na torze odkryć. OK? To jest działanie tego pola. Od razu przy okazji wam powiem, co to jest ten tor odkryć, skoro już jesteśmy tutaj. W wielu miejscach, na wielu kartach będziecie mogli też zdobyć, proszę bardzo, jeśli zdobędziecie tą kartę i wyślecie ją, to tu też jest znacznik odkryć. Jeśli to miejsce zdobędziecie, zaraz o tym powiem, też będzie znacznik odkryć. Generalnie ilekroć zdobędziecie znacznik odkryć, przesuwacie swój znacznik, swój żeton tutaj na tym torze.
No i co jakiś czas pojawią wam się nagrody jednorazowe, nieco rundę, które będziecie zdobywać w momencie, kiedy wasz znacznik znajdzie się tutaj nad tą nagrodą. Czyli zdobędziecie jedną monetę, to jest znaczek monety, i potem, jeśli ten znaczek pojawia się we wszystkich sytuacjach, w grze, na jakichś kartach, miejscach, to oznacza zdobycie jednej monety. Jeden punkt zwycięstwa, taki półsłoneczko, jeśli gdzieś znajdziecie taki znacznik i zdobędziecie tą kartę albo to miejsce z takim znacznikiem, otrzymujecie natychmiast punkt zwycięstwa. To miejsce, jeśli zdobędziecie szósty punkt na torze odkryć, daje wam automatycznie od razu jeden upgrade wioski. Nie trzeba go tu kupować, więc z automatu, ale losowy, otrzymujecie od razu do swojej postaci. Możecie go tam przy tej postaci swojej tutaj umieścić, albo żeby, jeśli jest jednorazowy, to skorzystać z niego i umieścić w skrzyni. Jak widzicie dalej, jeśli zdobędziecie 8 punktów w odkryć, dostaniecie 2 punkty, 2 złota. Przy 10 punktach odkryć 4 punkty zwycięstwa, to bardzo dużo. A jeśli dojedziecie do maksa i zdobędziecie 12 punktów odkryć, otrzymacie aż 6 punktów zwycięstwa. Dodatkowo, w przypadku remisu, jeśli na koniec rozgrywki gracze będą mieli taką samą ilość punktów zwycięstwa, na które składają się, o czym przypominam wielokrotnie, żeby wam się nie zapomniało, wysłane w czasie rozgrywki karty artefaktów, jeden punkt zwycięstwa za każde 3 złota, znacznik pierwszego gracza dający na sam koniec 2 punkty zwycięstwa oraz punkty zwycięstwa z upgrade'ów wiosek. Jeśli tam występuje remis, to o tym, kto będzie zwycięzcą, decyduje miejsce na torze odkryć. Jeśli tu jest remis, no to gra uznaje, że po prostu żeśmy grę zremisowali. Czyli tak działa pole numer 1. Zdobywamy znacznik pierwszego gracza, czyli będziemy pierwszym graczem w kolejnej rundzie oraz przesuwamy się o jeden na polu na torze odkryć. Co ważne, i dlatego tu widzicie takie zaznaczenie, jeśli już posiadamy w tej rundzie znacznik pierwszego gracza, to nie wolno nam postawić mipla na tym polu. Czyli nie ma takiej możliwości, że pierwszy gracz, który posiada znacznik pierwszego gracza, jest w stanie i ma możliwość zagrać niejako, zająć ponownie to pierwsze miejsce. Może się tak zdarzyć, że nikt w danej turze nie wybierze tego pola, wtedy pierwszy gracz z poprzedniej rundy dalej pozostaje pierwszym graczem. Nie ma automatycznego przekazywania znacznika pierwszego gracza dalej. Jeśli nikt nie wybierze tego pola, nikt nie przejmie pierwszeństwa w kolejnej rundzie, znacznik pierwszego gracza pozostaje przy tym graczu, który go miał pierwotnie. OK? No i pole drugie, miejsce drugie, czyli świątynia. Jak widzicie, główne miejsce, gdzie będziemy zdobywać karty artefaktów, czyli najważniejsze karty w tej grze. No i proszę bardzo, macie to opisane, ale teraz opowiem wam ze szczegółami. Żeby położyć, widzicie w większości pól, żeby położyć na jakim polu, na większości z tych pól, trzeba wykorzystać jednego, widzicie, jednego białego mipla, czyli archeologa. Dodatkowo, żeby postawić swojego mipla na tym polu, trzeba zapłacić 5 złota. Jeśli chcemy postawić na tym polu, 3 monety. Jeśli na tym polu, 2 monety. Na tym polu, tutaj zasłonięte pole, na tym polu trzeba zapłacić 4 monety, od razu wam mówię. Na tym polu możemy postawić dowolnego mipla, albo czarnego, albo białego i zapłacić 1 monetę. Ale ta kolejność ma znaczenie. Otóż, jeśli już przejdziemy potem do rozliczania tego miejsca, to pierwszy rozliczać swoje akcje będzie gracz, który ma swój miple u góry. I co on będzie robił? Będzie dobierał dwie dowolnie wybrane stąd karty. Po czym zrobi to gracz, który ma miple tutaj, po czym gracz, który ma miple tutaj, ten dobierze jedną kartę stąd oraz jedną losową kartę stali. Ok? Ten zrobi dokładnie to samo, ale będzie później wybierał niż ten, który jest wyżej. No i ten miple pozwala nam zabrać po prostu jedną kartę tego miejsca spośród tych kart, które zostały. Jeśli jakieś karty zostaną nam na końcu rundy i nie zostały dobrane, to ta karta jest dyskardowana. Zawsze czyścimy do końca ten stół, to miejsce, nawet jeśli jakieś karty nie zostały wykupione. Można mieć więcej niż jednego swojego mipla tutaj. Nie można na tym samym polu postawić, ale może się tak zdarzyć, że inni gracze nie zajmą tych pól, więc może się tak zdarzyć, że będziemy mieli swojego mipla i na tym polu, i na tym polu, a ktoś pomiędzy na tym polu. I będziemy po prostu wtedy mieli możliwość kilkukrotnie wybierać karty według tej kolejności ze świątyni. OK. Miejsce trzecie podzielone na 3A, 3B i 3C, ale one wszystkie są jednocześnie rozliczane. Tutaj mamy kamieniołom, tutaj mamy małą świątynię, tu zaś mamy ruiny. One wszystkie de facto działają w ten sam sposób. Zobaczcie na to oznaczenie. Możemy tu postawić dowolnego mipla, albo białego, albo czarnego. Co więcej, przy tym znaczniku mipla jest plusik, więc mamy prawo postawić więcej niż jednego mipla naraz. Ale uwaga, teraz, jeśli postawimy tu jakiegoś mipla, na przykład tutaj czarnego, te czerwone miple, które macie tu już ustawione, to są miple automaty, które występuje przy dwóch graczach i o tym miplach automaty opowiem wam, jak opowiem wam wszystko i o tej automacie, to występuje tylko przy dwóch graczach. Ale jeśli ktoś tu położył już miple, w tym przypadku czarnego koloru,
Nikt inny nie ma prawa położyć tam mipli białego koloru. Można to położyć miple czarnego koloru lub miple te uniwersalne, które zawsze się przydają, lub kombinacje miplów czarnych plus uniwersalnych. Bo zawsze te uniwersalne można dołożyć do tych mipli, które mają określony kolor. I zawsze, żeby położyć tu miple, jeśli ktoś już miple swoje postawił, trzeba te miple przebić. Trzeba położyć więcej mipli, niż położył tych mipli w danym polu gracz. Innymi słowy, te trzy pola, a potem pojawią się również inne, te trzy pola to są pola, o które się licytujemy. Więc jeśli ktoś położył tu jednego białego miple, to inni gracze mają prawo położyć tu dwa białe miple, a ktoś inny potem trzy białe miple, albo od razu przebić pięcioma białymi miplami, bo tak bardzo zależy nam na tym miejscu, że nie chcemy, żeby ktoś przybijał dalej. Jeśli mieliśmy tu swojego mipla i ktoś tego mipla przebił, to ten nasz mipel z powrotem wraca, oczywiście tak samo odwrócony, jak poprzednio był, do naszej puli. Więc to nie jest tak, że jeśli ktoś przebije nasze miple, to my je bezpośrednio tracimy. Te miple wracają do naszej puli, możemy je cały czas w tej rundzie wykorzystać. I na tej samej zasadzie działają wszystkie trzy te pola, o nie się licytujemy. Czyli pierwszy mipel postawiony określa kolor, a potem można te miple przebijać, kładąc więcej mipli tego koloru na danym polu. Nie można przebijać samego siebie, też od razu ważna informacja. A co zyskujemy, jeśli na końcu wszyscy położyli wszystkie miple, czyli faza stawiania mipli się skończy i my mamy swoje miple na tych polach? To widać tutaj wyraźnie, zobaczcie. Otrzymujemy te dwie wskazane karty od razu oraz otrzymujemy jeden punkt zwycięstwa, bo ten znaczek to jest punkt zwycięstwa. Otrzymujemy go od razu na swojej puli punktu zwycięstwa. Tutaj te dwie wskazane karty i jedno przesunięcie na torze odkryć. Tutaj te dwie karty i jedną monetę. Pole czwarte to czarny rynek. Tutaj mamy prawo sprzedać jedną z wcześniej zdobytych kart artefaktów, czy to zdobytych w tej rundzie nawet, w kroku drugim czy w kroku trzecim, zdobyć za to 7 punktów złota. Ale zobaczcie, można tu położyć tylko czarnego mipla, ale ponieważ jest tu plusik, to jest to kolejne miejsce, o które możemy się licytować. Więc tu w przeciwieństwie do tych pól nie ma wyboru tego startowego mipla, który określi, jakim kolorem będziemy to miejsce zajmować. Tu tylko czarne wchodzą w grę lub uniwersalne, tak jak zawsze będę Wam podkreślał. Ale tutaj też się o to miejsce licytujemy. Tutaj miejsce numer 5 i tutaj działa ono podobnie jak świątynia. Czyli mamy tutaj wioskę. I w wiosce mamy wyłożone upgrade wiosek, czyli w praktyce specjalne umiejętności, które będziemy mogli wykorzystywać w kolejnych rundach, lub upgrade jednorazowe. Teraz zobaczcie, ten upgrade jednorazowy ma X-a, więc oznacza, że natychmiast zostaje zdiskardowany w naszej skrzyni, ale da nam 2 złota od razu, 2 monety od razu i na koniec gry 3 punkty zwycięstwa. Ten z kolei da nam 5 monet od razu i 1 punkt zwycięstwa. I jak się pewnie już domyślacie, działa to na tej samej zasadzie jak tutaj. Można postawiać tylko czarne miple. I żeby postawić wyżej, a więc mieć pierwszeństwo w wyborze, trzeba zapłacić 2 złota. Jeśli postawimy niżej, zapłacimy 1 złota, ale jako druga osoba wybieramy któryś z tych upgrade'ów. Pole numer 6 to biuro kapitanatu portu. Jest to pole, które pozwala nam sprzedawać te karty. I zobaczcie teraz, można tu postawić dowolnego mipla, w dowolnym kolorze, nie ma tu żadnego problemu z tymi miplami, jeszcze tu najadę jeszcze raz, widzicie, dowolnego mipla. Za postawienie każdego mipla płacimy 2 złota. I nie stawiamy tu kilku swoich mipli naraz. Stawiamy jednego mipla, jeśli potem przyjdzie znowu nasza kolejna stawienie mipli, to możemy postawić kolejnego mipla, potem kolejnego, więc nie stawiamy wszystkich naraz, ale mamy prawo co naszą kolejkę stawienia mipli postawić jednego mipla, za każdego płacimy 2 złota. I kiedy dojdzie do rozliczania tego pola, to za każdego postawionego tu mipla mamy prawo wysłać do Europy 3 zdobyte wcześniej karty artefaktów. Czyli jest to miejsce, dzięki któremu możemy wysłać, ale kosztowe miejsce, dzięki któremu możemy wysłać kartę artefaktów i zdobyć w związku z tym punkty zwycięstwa. Siódmym miejscem, tu są dwa statki, dlaczego tylko jeden jest obłożony, zaraz Wam powiem, to miejsce, gdzie też możemy wysłać kartę artefaktów za darmo. Ale zobaczcie, tutaj mamy dokładnie to samo oznaczenie, co na kartach tutaj na tych polach, czyli pierwszy postawiony meeple określa kolor, w jakim będziemy się licytować, a potem następuje licytowanie. Czyli w tym przypadku przebijać możemy to miejsce tylko białymi, czyli tylko archeologami, i musimy położyć co najmniej trzech archeologów, by to miejsce zdobyć dla siebie. Ale ktoś inny może potem nas przebić, składając czterech archeologów, a naszych trzech archeologów powróci z powrotem do naszej puli. I jeśli na koniec, w momencie rozliczenia wszystkich miejsc, będziemy tu mieli swoich archeologów, to mamy prawo sprzedać 6 artefaktów, do 6 artefaktów. Bardzo fajne miejsce. I ostatnie miejsce, słuchajcie, to jest miejsce z piorunem, który nie jest numerowane,
ponieważ jeśli postawimy mipla w tym miejscu, a jak widzicie, można postawić tu dowolnego mipla w dowolnej ilości, tak jak tutaj, więc po jednym po kolei w naszej rundzie, i za każdego postawionego tu mipla odsumujemy jedną monetę i dodatkowo mamy prawo przerzucić innego mipla, tak by ewentualnie zarobił na dodatkowy punkt złota, albo też zmienił swoją orientację. Czyli kładziemy tu jednego mipla, dostajemy od razu do naszych zasobów monetę, a dodatkowo wybieramy innego mipla spośród tych, których jeszcze nie wykorzystaliśmy i go przerzucamy, bierzemy i rzucamy. I może się okazać, że czarny mipel zmieni się na biały mipel, albo w ogóle stanie, więc stanie się miplem niezdecydowanym, którego możemy użyć gdzie chcemy, a jeszcze, ponieważ stoi, zarobimy na nim dodatkową monetę, oprócz tej jednej monety, którą dostajemy i tak za fakt, że ten pierwszy mipel został tu postawiony. Ok? Czyli tak działają wszystkie pola na planszy. A teraz powiem Wam o tych zmianach, które występują tylko dlatego, że gramy w dwójkę. Otóż na początku każdej rundy, jeśli gramy w dwie osoby, wybieramy, znaczy na początku gry, jeśli gramy w dwie osoby, wybieramy kolor mipla, którego nikt nie posiada. Zobaczcie, tutaj czerwony mipel, czerwony kolor jest to wybrany jako ten kolor, który będzie należał do automaty. Automata ma też 10 specjalnych kart oraz nakładkę. Kładziemy tu nakładkę, która określa, jak automata będzie kupowała karty artefaktów. Tutaj kładziemy nakładkę, która zasłania nam trzecie pole. Tak naprawdę, jeśli gracie w 3 do 5 graczy, mamy tu trzecie pole, na którym możemy się ustawić, by zdobyć te upgrade'y. To trzecie pole, którego tu nie widać, ma przedzielonego mipla, można postawić tam czarnego lub białego mipla i kosztuje też jedną monetę, ale jako ostatnie ma prawo do wzięcia tych artefaktów. I jak już się pewnie domyślacie, tych miejsc artefaktów też są 3, ponieważ tu przy 2 graczach mamy nakładkę, która zakrywa jedno miejsce na przepraszam, nie artefakty, upgrade'y wioski. W grze od 3 do 5 graczy kładziemy tu 3 pola. 3 miejsca są odsłonięte, więc 3 upgrade'y wiosek są tu rozłożone za każdym razem, więc tu mamy odsłonięte 3 pola, na których możemy się ustawić w kolejności dobrania tych upgrade'ów. I ostatnia zmiana. Przy 4 i 5 graczach, nie przy 3, mamy 2 statki. Jeśli gramy w trójkę, to usuwamy te wszystkie dodatkowe rzeczy, o których Wam powiedziałem na 2 graczy. Nie mamy automatu, ale zostawiamy możliwość grania tylko na jeden statek. Tak jest przy 3 graczach. Natomiast jeśli gramy w 4 lub 5 graczach, tak jak powiedziałem, usuwamy wszystkie tutaj te blokady, tu mamy 3 upgrade wiosek, tu mamy 3 miejsca na po to, żeby zdobyć upgrade wiosek. Nie mamy tego tutaj określającego sobie automata, bo nie mamy żetonów automaty, mipla automaty i mamy 2 statki dostępne. To miejsce, które tu w tej chwili jest zakryte, jest dokładnie tym samym miejscem, które macie tu opisane na tym statku. Dokładnie tak samo działa, ma te same wartości i daje tę samą umiejętność. Ale po prostu przy 4 i 5 graczach korzystamy z 2 statków, z 2. A jak działa automata, skoro gramy tu w 2 graczy, zaraz zobaczycie rozgrywkę dla 2 graczy, mamy tą talię 10 kart i przed każdą rozgrywką, przed każdą rundą losujemy jedną kartę i ta karta nam mówi, gdzie postawić te miple automaty. I zobaczcie, archeolog na pozycji świątyni 2, proszę bardzo, archeolog, czyli biały miple na świątyni 2, dodatkowo mówi nam 3 poszukiwaczy na kamieniołom, poszukiwacze są czarni, proszę bardzo, ustawiliśmy na kamieniołomie, oraz i 2 archeologów na statek. I proszę bardzo, tak żeśmy to rozstawili. Więc zanim gracze w danej rundzie, jeśli gramy w dwójkę, przystąpią do rozstawiania swoich mipli, najpierw rozstawiamy miple z automaty. No i teraz jak przyjdzie kolej nasza, zaraz to zobaczycie, i przyjdzie kolej automaty, czyli tego gracza tutaj sztucznego, i będzie jego kolej na wybieranie kart, no to on będzie wybierał karty w tej kolejności, która jest wpisana. Więc najpierw, jeśli będą dostępne, weźmie karty mumii, potem jeśli będą dostępne, a kart mumii nie będzie, to będzie brał karty statuetki, jeśli tych kart nie będzie, to karty takiej tabliczki, jeśli ich nie będzie, no to broń, jeśli ich nie będzie, no to garncarstwa. Jeśli są więcej niż jedna karta, no przykład tu mamy, proszę bardzo, jedną kartę statuetki, drugą kartę statuetki, to wtedy on wybierze taką kartę, która ma, patrzymy wtedy na te dolne ikonki. W pierwszej kolejności bierze kartę z ikonką ptaka, która określa przesunięcie na torze odkryć, w drugiej kolejności z ikonką punktu zwycięstwa, w trzeciej z ikonką monet, więc w tym przypadku wziąłby tą kartę. Ale on tu ma prawo wziąć 2 karty, więc tak naprawdę wziąłby te 2 karty, oczywiście o ile pierwszy gracz tych kart by nie ruszył. Więc tak działa ta automata dla postawionych pionków automaty. Jeśli automata zdobywa karty, czy to tu, to te karty po prostu są discardowane.
Jeśli przebijemy pionki, automaty w tych miejscach, gdzie można się licytować o nie, to one po prostu są dyskardowane, automata nie otrzymuje żadnych dodatkowych ruchów. No i na koniec automata nie zdobywa żadnych punktów zwycięstwa. Automata jedynie stymuluje trochę trzeciego gracza i utrudnia nam nasze wybory, tak żebyśmy nie mieli za luźno na planszy przy dwóch graczach. OK? Dobra, słuchajcie, to wydaje mi się, że jest już wszystko co do zasad. Teraz odpalimy rozgrywkę i zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. Będziecie mieli okazję sobie tą rozgrywkę pooglądać. A jeśli o czymś jeszcze zapomniałem, to w trakcie tej rozgrywki opowiem Wam o tym, coś nadmienię, coś pokażę i wyjaśnię. Przy okazji no, polecam obejrzeć przynajmniej pierwszą rundę, zobaczyć, jak to działa cała ta rozgrywka. No i potem możecie sobie spokojnie film przesunąć do samego końca, gdzie będzie moja krótka ocena samej gry. Ale ostatnia ważna rzecz, przypomnę, runda wygląda... Składa się z trzech kroków. Pierwszy krok, czyli rzucamy swoimi plami, w zależności od tego, jak rzuciliśmy, takich sobie tutaj przypisujemy i potem takie są nasze możliwości stawiania tych mipli na planszę. Krok drugi, stawiamy miple na planszy, jeden albo więcej naraz, po czym drugi gracz, potem trzeci gracz, potem czwarty gracz, po czym znowu ma prawo pierwszy gracz, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty. Jeśli jakiś gracz nie ma już mipli, a inni jeszcze posiadają, wypadą po prostu z kolejki, obmijana jest ta jego kolejka, inni gracze stawiają swoje miple tak długo, aż wszyscy pozbędą się swoich mipli ze swoich postaci, obok swoich postaci. Jeśli ktoś przebije nasze miple, a my już nie mieliśmy mipli, więc już wypadliśmy z kolejki, ale jednak potem ktoś przebił nasze miple na miejscu, gdzie można je przebijać, czyli gdzie się licytuje, to te miple wracają do naszego miejsca, oczywiście tak samo zorientowane, i ponownie wracamy do kolejki, ponownie mamy prawo te miple zagrywać. Więc to nie jest tak, że straciliśmy już możliwość zagrywania mipli, bo wszystkie są na stole, inni gracze grają, przebili nasze miejsce, wracają nasze miple tutaj i my straciliśmy te miple. Nie. Dalej mamy prawo położyć te miple. Generalnie na sam koniec kładzenia mipli wszyscy gracze wszystkie swoje miple muszą mieć na planszy. OK? No i potem następuje trzeci krok, rozliczanie pól na planszy. I rozliczamy je dokładnie w tej kolejności, w jakiej to są numerki. Więc najpierw rozliczamy pole numer 1, pole numer 2, potem pola numer 3A, 3B, 3C, pole numer 4, pole numer 5, pole numer 6, pola numer 7, pola jeśli jest, gramy 4-5, a to zawsze rozliczamy od razu, nie czekając na ten trzeci krok rozgrywki. Skończyliśmy trzy kroki, przesuwamy znacznik. Jeśli ktoś wziął znacznik pierwszego gracza, to teraz on jest pierwszym graczem i od niego rozpoczynamy rundę drugą. OK? No dobra, to teraz pograjmy. To jest moja runda, więc proszę bardzo. Będę wam pokazał, nie będę grał po to, słuchajcie, żeby wygrać. Pokażę wam po to, żeby te wszystkie mechanizmy, o których wam mówiłem, żebyście zobaczyli je w praktyce. Proszę bardzo, wybiorę sobie trzy pionki i przebiję gracza automatę. Tutaj potwierdzę. I proszę bardzo, automata zdobył to miejsce. I teraz jest ruch drugiego gracza. I teraz drugi gracz wybierze sobie jakiegoś pionka. Proszę bardzo, wybiera archeologa. I na przykład postawi go tutaj. Zaraz zobaczymy, gdzie go stawia. Proszę bardzo. O, proszę bardzo, zaczął, zapłacił 2 złota. No i teraz znowu nasz ruch. No to my w takim razie postawimy jednego pionka tutaj, w małej świątyni, i w ten sposób określimy, że tu można stawiać tylko czarne pionki. Nasz przeciwnik ma 3 czarne pionki, może to przebije. Jeśli zależy mu na tym polu. No i proszę bardzo. No i rzeczywiście, i zobaczcie, nasz pionek ponownie powrócił tutaj do naszego zestawu. No to w takim razie my wybierzemy z tego pionka i też chcemy stąd kartę. Proszę bardzo, za jedną monetę. No i znowu drugi gracz. Zobaczymy, co on zrobi. No i zobaczmy, co zrobi drugi gracz. No i drugi gracz postawi pionka tutaj, żeby będzie chciał sprzedawać zdobyte karty. No to zobaczmy, co my chcemy zrobić. No to my w takim razie skorzystajmy z niezdecydowanego. A nie, mamy czarne jeszcze pionki. To użyjemy w takim razie czarnego pionka i weźmy sobie upgrade. Spróbujmy zdobyć upgrade. Proszę bardzo, tu potwierdzamy. Patrzmy na ilość złota, zobaczcie, bo jak widzicie, wiele pól wymaga ilość pieniędzy, więc to trochę też trzeba na to uważać. I ogólnie pieniądze się przydają. Przydają się, żeby móc stawiać właśnie w różne miejsca
na szczepionki, żeby się w tym nie ograniczyć. Okej, zobacz, dobra. Czyli popatrzmy sobie, zdobędę tutaj jedną kartę. Tutaj, no słuchajcie, bardzo mało kart zdobywam, a chcę wysyłać. No to dobrze by było zdobyć jakieś karty. Tutaj niczego nie przebijemy, zobaczcie, mamy dwóch czarnych, ten czarny i ten może wstąpić za czarny, a ten biały, więc tutaj nikogo nie przebijemy. Mamy dwa złota, więc nie postawimy pionków ani tu, ani tu. Więc w związku z tym, zobaczcie, użyję czarnego pionka, postawię go tu, od razu zdobędę trzecią monetę i przerzucę sobie wybranego pionka, czyli tego, który zawsze jest uniwersalny. Oj, zobaczcie, i stanął, po przerzucie stanął na własnych nogach, o czym wam mówiłem, i dostałem kolejną monetę z automatu. Ok, tak to działa. Dzięki temu polu. Zawsze, kiedy tak mówię, pionek stanie na własnych nogach, dostajemy dodatkową monetę, i on zawsze wtedy jest uniwersalny. To jest akurat postać nasza, więc ona zawsze jest uniwersalna. Dobra, zobaczmy, co zrobi w takim razie drugi gracz. O, drugi gracz zapłacił 3 z monety, czyli już nie ma żadnych monet, żeby zdobyć kolejne karty. Ale zobaczcie, on tutaj zdobędzie 7 monet, jak sprzeda jedną z tych kart, a zdobywa bardzo dużo kart. Ok, nam została ostatnia postać. To sobie ją, ona jest uniwersalna, możemy postawić ją, gdzie chcemy. No to skoro mamy 4 monety, już nigdzie kart nie zdobędziemy. To jest oczywiście, ten ruch nie był logiczny, ale chciałem wam pokazać, jak to działa z automatą, że żetony automaty są usuwane, no ale zdobędźmy sobie chociaż na przykład jakiś upgrade. Ok. No i teraz ruch gracza, któremu został też już, jeśli dobrze pamiętam, jeden pionek. Proszę bardzo, postawił swojego uniwersalnego pionka i teraz zobaczcie, gra rozlicza z automatu już wszystkie mechanizmy. Na pierwszym polu, zobaczcie, po pierwsze z automatu ten gracz otrzymał znacznik pierwszego gracza, zobaczcie, przesunął się do niego i tutaj już nie ma go u mnie, tylko jest tutaj, jest przy drugiej postaci. Dodatkowo został przesunięty na torze odkryć o jeden. Teraz na tym polu nie było żadnego mipla, więc nikt nie wybierał kart. Mipl czerwony wybierał dwie karty według tego schematu, o którym wam mówiłem. Po czym przepraszam, przeciwnik wybiera jedną kartę i jedną kartę dostanie losową. Jedną stąd i jedną losową. I znowu on wybiera jedną ze świątyni i jedną losową. No ja mam prawo do wzięcia tylko jednej karty. Okej. Widzicie, te karty zostały zdyskardowane, te karty wziął z automatu mój przeciwnik, te karty też wziął z automatu mój przeciwnik, tu dostał przesunięcie na torze, tu dostał monetę, teraz ma prawo jeszcze sprzedać jedną ze zdobytych kart za 7 monet. Zobaczcie, karty, które zdobywamy, są odkryte tylko dla nas. Te które, artefaktów, które mamy na ręku, są tylko do naszej wiedzy. Zobaczcie, nie wiem, jakie karty artefaktów zdobył mój przeciwnik. Ok? Sprzedał jakąś kartę. Teraz z kolei ja zdobędę obydwa żetony. Mam tu dwa swoje, te, więc zdobędę zarówno to, jak i to. I zobaczcie, obydwa te upgrade'y dawały mi złoto, ale ponieważ były jednorazowe, od razu wróciły tutaj. Jeśli gracz przeciwnik nie zapamiętał, to nie wie, jakie punkty zwycięstwa czają się u mnie tutaj. Ok? No i teraz, ponieważ ja mam statek, zająłem statek, mam prawo wysłać do 6 artefaktów. No ale zdobyłem tylko jeden artefakt, więc nie skorzystam z tej opcji. Albo może tak, mam prawo wysłać. No i teraz zobaczcie, jak wygląda wysyłanie artefaktów. O czym wam tak naprawdę powinienem powiedzieć już dawno temu, a nie powiedziałem. Najlepiej jest wysyłać artefakty w setach. Zobaczcie, jeśli jednocześnie wyślemy jeden przedmiot danego typu, zdobędziemy dwa punkty zwycięstwa przy tej tabliczce. Jeśli wyślemy dwie tabliczki naraz, to zdobędziemy 4 punkty zwycięstwa. Jeśli wyślemy trzy tabliczki naraz, zdobędziemy 7 punktów zwycięstwa. Dodatkowo macie po prawym górnym rogu znacznik monety. Mogą się tu już też pojawić znaczniki albo przesunięcie na torze odkryć, albo punkt zwycięstwa. Jeśli wyślemy, nie jeśli kupimy, ale jeśli wyślemy taką kartę za pomocą statku lub kapitanatu do Europy, to wtedy dostaniemy ten dodatkowy bonusik. Dodatkowo gra nam podpowiada, ile kart danego typu jest w grze. Zobaczcie, z tabletów, czyli tych tabliczek, jest 15 w grze. W prawym dolnym rogu macie pokazane ilość kart. Jeśli się wam tak zdarzy, i to będziecie widzieli niejednokrotnie, na różnych typach kart są różne rysunki.
Nie patrz na to, że rysunki są różne, na przykład w statuetkach czy w mumiach. Ważny jest typ karty. Jeśli typ karty jest taki sam, to znaczy, że jest to ten sam typ karty i on stanowi sety. Czyli generalnie zbieramy te same sety kart, bo po prostu sety kart opłaca się bardziej sprzedawać, wysyłać i wysyłamy je do Europy. Ale ja sobie tą kartę zostawię, może w przyszłej rundzie zdobędę więcej tego typu kart. No okej. Okay. Więc nie wysyłam, pomijam dostawę, koniec pierwszej rundy, druga runda i rozpoczynamy drugą rundę, przesuwamy znacznik, rozliczamy, zobaczcie, automatę, tutaj mechanizm gry nam rozliczył tą automatę, czyli gdzie stawiamy jakie pionki i automata nam się tutaj rozstawiła, tu się nic nie zmienia, pierwszym graczem teraz jest ten gracz, wylosowaliśmy nowe pionki, zobaczcie, teraz jest inny układ pionków, dostałem dodatkową monetę i dodatkowo ten, który stoi, jest tutaj wśród niezdecydowanych, natomiast przeciwnik nie dostał żadnej dodatkowej monety, bo żaden z jego pionków nie stoi, ale masz dwóch niezdecydowanych, czyli takich, które może użyć gdzie chce. No i zaczyna się jego runda. Ok, no i zobaczymy, jak on zagra. Proszę bardzo, bardzo zależało mu na statku, żeby wysłać sześć artefaktów. Wiemy, że ma całe mnóstwo artefaktów, widocznie warto je wysłać. No ale musiał położyć tu aż czterech czarnych, czyli czterech poszukiwaczy przygód, gdyż leżały tu trzy czarne miple automaty. Ok. A co my? My z kolei nie mamy kart, więc czas w tej rundzie zdobywać karty. Ile mamy złota? 10 złota, więc stać nas nawet na te najwyższe miejsca. No to bach. Przeciwnik, czy ma przeciwnik jakieś białe miple? Ma, ale ma 9 złota, więc też tutaj może. Ale on pewnie nie będzie się w tej rundzie koncentrował na tych najwyższych miejscach, no bo ma te karty, choć może jakieś mi brakuje. Dobra, no to zróbmy tak. Też tu bierzemy dwie karty, a będziemy drudzy. No to tutaj. Ok. No to teraz przeciwnik. Widzicie, a jednak zapłacił już 5 zł, żeby wybierać jako pierwszy, czyli są to jakieś karty, na których mu bardzo zależy. Ok. No to my tutaj stąd będziemy mieli dwie karty. Jakie by nam się jeszcze karty przydały? No, jeszcze by się przydało. Mamy jeszcze trochę tych pieniążków. No to połóżmy na przykład tutaj. O. Aha, czyli położył swojego pionka tutaj i teraz, no, ja mam tylko jednego białego mipla, żeby go przebić, zdobyć to miejsce, musiałbym użyć już któregoś z niezdecydowanych. No, zobaczymy, czy mi na tym zależy. Natomiast on już nie ma czarnych mipli, więc może ma tylko jeden mipl, zobaczcie, niezdecydowany, więc ja, biorąc jednego mipla czarnego, stawiając go tutaj, już wiem, że te karty zdobędę, ponieważ on nie ma żadnych szans mnie przebić. Okay? Po prostu bardzo zainwestował dużo mipli w wysłanie swoich kart. Ok, dobra, to zobaczymy teraz, co on zrobi. Ok, ponownie chce, widzicie, zarobić 7 zł, no ale nie wiem, czy chcę mu na to pozwolić, 7 monet. Mogę to przebić czarnymi, no to spróbujmy to czarnymi. Nawet może nie tyle, że ja będę chciał coś sprzedawać, ale nie chcę, żeby on zarobił te 7 monet. No to przebijmy go tutaj. I zobaczcie, jego miple, który przebiłem, z powrotem wrócił do niego. Aha, czyli postawił swojego mipla tutaj. No ale zobaczmy, jakie mamy teraz upgrade'y tutaj. Tu mamy upgrade jednorazowy, widzicie? Jak go wykupimy, dostaniemy 3 monety i 2 punkty zwycięstwa na koniec, ale on jest jednorazowy, ale tu jest umiejętność, zobaczcie. Jeśli postawimy swojego mipla na miejscu 3 lub 4, czy na tych miejscach, gdzie dobiera się dodatkową losową kartę, to dzięki temu upgrade'owi będziemy dobierali dwie losowe karty i będziemy mogli wybrać jedną spośród tych losowych, którą sobie zabierzemy, więc to jest bardzo fajny upgrade. Rozumiem, że dlatego ten gracz wykupił sobie to miejsce. No ale zostało już mu tylko dwie monety. No to co my dalej? Zobaczcie, on już nie ma mipli, więc teraz tak właściwie dwa ruchy będą nasze. Co my jeszcze możemy zrobić? Z tym białym miplem możemy na przykład odzyskać pierwsze miejsce, albo jeszcze zdobyć jeszcze, bo teraz my zdobędziemy 7 złota, więc zdobądźmy jeszcze więcej kart. Proszę bardzo. Potwierdzamy. I zobaczcie, ponieważ ten gracz nie ma żadnych mipli, to ponownie kolejka wraca do nas. No i tak, zostać pierwszym graczem, może niekoniecznie, nie mamy takiej potrzeby, monety nam, będziemy mieli monety, no to może zdobędziemy któryś z tych upgrade'ów, zawsze któryś się przyda. Ok. No i znowu gra od razu przychodzi do podliczenia. Zobaczcie, nikt nie był tutaj, więc znacznik pierwszego gracza się nie przesunął. Został u tego gracza, który pierwotnie go na początku tej rundy miał. Teraz tutaj przeciwnik jest jako pierwszy, bo mu zależało na tym, jak widzieliśmy, zapłacił aż 5 zł za to.
No i teraz my. No i teraz co my zrobimy? Mamy tylko jedną tabliczkę. Przydałaby się więc druga tabliczka. Tu nie zdobędziemy tabliczek, ale w tej rundzie nie wysyłamy. Więc. Ale za to możemy wziąć tutaj dwie rzeczy. To już jest bardzo solidny karty. Zobaczcie, statuetki. Jeśli uda się wysłać je trzy na raz, to zdobędziemy aż 8 punktów zwycięstwa. No to weźmy te dwie statuetki. Ok, tu znowu wybieramy kartę. No to weźmy tutaj do zestawu tablet i dostaniemy jakąś kartę losową. I tą losową kartą była broń. Ok. Teraz znowu my wybieramy. No to wybierzemy sobie. Już mamy broń. A tu dostaniemy jeszcze to i to. O, zobaczcie, jaki piękny set będzie dzięki temu. My weźmiemy jeszcze jedną broń, ale taką, która da nam punkt zwycięstwa, jeśli ją wyślemy. Ok. No i jeszcze losowo dostaliśmy kolejną broń. I zobaczcie, teraz liczymy tutaj, przychodzą nam kolejne karty. Te karty idą do dyskardu, bo wygrała je automata. Te karty otrzymuje nasz przeciwnik. Teraz możemy sprzedać jedną kartę, żeby zdobyć 7 złota. Proszę bardzo, mamy piękny secik do wysłania, piękny secik. To jest dobre, się rokuje, więc tą kartę sprzedamy. I dostajemy kolejną kasiorę. No i tu nasz przeciwnik jest pierwszy, więc on pierwszy wybierze, jaki upgrade będzie chciał mieć. No i widzicie, wybrał upgrade, który pozwala mu dobierać więcej kart, jeśli będzie miał tu swoje miple na tych polach. No to nam pozostaje tylko ten upgrade, zawsze to 3 złota i 2 punkty zwycięstwa. Ten miple, zobaczcie, jest jednorazowy, ten punkt, więc wraca. Tu i mamy 3 w skrzyni. Natomiast nasz przeciwnik otrzymał ten, który działa stale, postawił go do swojej postaci. Tak jak mówiłem, można mieć tylko dwa działające stale. Jeśli kupimy trzeci działający stale, to jeden z tych już tu postawionych musimy odrzucić i nie możemy mieć dwóch identycznych działających stale upgrade'ów. Okej. Okay. No dobrze, no to teraz nasz przeciwnik, widać, będzie sprzedawał 6 kart. Bardzo mu na tym zależało. Zobaczymy, co sprzeda. No i tam w tle możemy zobaczyć, co on sprzedaje, oczywiście, no bo żeby nie było w grze normalnej, pokazujecie innym graczom, co sprzedaliście. Dzięki temu gracze wiedzą, jaki zdobyliście punkt. No i proszę bardzo, za tą sprzedaż zdobył aż 19 punktów zwycięstwa. Widzicie, tu punkty zwycięstwa od razu są naliczane. W normalnej rozgrywce te punkty zwycięstwa dokładacie od razu tutaj, tak? Idziecie na torze punktu zwycięstwa, który jest tu na planszy umieszczony i przesuwacie swój znacznik. Gra rozłożyła nam trzecią rundę, wylosowała nową kartę automaty, rozłożyła kartę automaty, widzicie, miple się pojawiły w różnych miejscach. I jedziemy trzecią rundę. Pierwszym graczem wciąż jest ten gracz, ponieważ nie wzięliśmy od niego tego znacznika. Zobaczmy, jak wylosowały się żetony. Proszę bardzo, fajnie, dużo mipli mamy dostępny, gdzie chcemy, natomiast przeciwnik ma wszystko rozłożone porówno, więc nasza sytuacja jest lepsza, tak? Tutaj, jeśli chodzi o miple w tej rundzie. My mamy 10 monet, przeciwnik ma 4 monety, no to na wiele go stać nie będzie, ale on zaczyna. Zobaczymy, jak zagra. Ok, przebił automatę, bo zależy mu znowu na sprzedaniu karty, no bo ma mało monet. Ok, ale my możemy potencjalnie go jeszcze przebić, ale na razie tego nie robimy. To my w takim razie skorzystamy. Mając dużo pieniędzy, mamy fajne karty, będzie nam zależało na wysłaniu. I teraz przeciwnik ma aż trzech białych. Ok. Więc jeśli my na przykład wyjdziemy dwoma czarnymi, zobaczcie, dwa czarne miple, przeciwnik nigdy nie będzie miał więcej niż dwóch czarnych mipli, chyba że pójdzie na to pole i przerzuci te białe miple, które tu posiada. W innym przypadku te dwa czarne miple wygrywają każde miejsce. No to teraz nam zależy na tym, żeby być w statku, bo mamy dwa fajne sety do sprzedania, więc. Wyślemy na statek te dwa nasze miple i statek na pewno będzie nasz. Chyba, że tak jak mówię, gracz się spróbuje zaryzykować tamtym. Okej, okay. No to teraz on. No i ewidentnie skorzystał ze swojej umiejętności, że tu będzie dobierał więcej kart. Tych dodatkowych kart, ponieważ ma wykupiony ten upgrade, tak? Okej, okay. No to teraz my wiemy, że dwa czarne są z automatu zwycięskie. No to dołożymy sobie. Co by tu jeszcze? O, na przykład. Na czym nam zależy? Na punkcie zwycięstwa, bo tutaj widzicie, oprócz tych dwóch kart jest punkt zwycięstwa. No to tu sobie postawimy dwa czarne i teraz przeciwnik. Okej, okay, zaryzykował, zagrał białymi i teraz mam możliwość ciągle przebicia go, tylko zobaczymy, czy będzie mi na tym zależało. Ale widzicie, w związku z tym, że połakomiłem się do miejsca, to już go tutaj nie przebije. Zostały mi tylko dwa. Neutralny, więc czarnych, więc tutaj już tego miejsca mu nie przebije. Okej. Okay. No ale dobrze, to w takim razie spróbuję znowu zdobyć kolejne karty i przebiję to miejsce. Okej,
okej, i jego Meeple wrócił do niego. No okej, postanowił kupić upgrade wioski. No to my będziemy sprzedawać karty i trochę kart będziemy mieli, bo z tych dwóch miejsc, ale tu jeszcze mamy dużo pieniędzy, to zdobądźmy jeszcze kolejne. Gracz ma tu 0 złota, więc on tutaj nie postawi, tu też nie postawi, więc te miejsca są wolne. Więc czy chcemy brać kartę, dwie karty przed nim? Tak, zdobądźmy jeszcze więcej kart, proszę bardzo. Ok. I my już nie mamy mipli. Zostały za to 3 miple tamtego gracza. I zobaczcie, on postanowił położyć mipla tutaj. Zdobył za to monetę i teraz ma prawo jeszcze przerzucić jednego z pozostałych mipli. No to spróbuję pewnie przerzucić tego, no bo ten zawsze jest neutralny. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Ok, zmienił się na czarnego. No dobrze, i znowu dalej on musi grać, bo pamiętamy, że ja już mipli nie mam. Zobaczymy, co będzie robił. Ok, zobaczmy, gdzie go postawi, tego czarnego teraz. Aha, widzicie, zdobył tą monetę tutaj i teraz miał prawo już postawić swojego mipla w tym miejscu. No i został mu ostatni mipl. No i wykorzystał go też tutaj. Tutaj gra podpowiada, że możliwość wybrania pionku do przerzutu, ale oczywiście nie ma co przerzucać, ponieważ ten gracz nie ma już swoich mipli więcej. No i okej. Więc tutaj on musi jeszcze zatwierdzić, że nie przerzuca żadnego pionka. No i znowu wszystkie pionki rozstawione, przystępujemy do rozliczania. Okej, wybieramy sobie dwie karty. Mamy takie seciki. Steli żadnej nie ma, czy tej żadnej tutaj tabliczki nie ma, więc nie zdobędziemy. No to w takim bądź razie. O! Taką kartę, dającą przynajmniej bonusiki. I taką kartę. Znowu automata i teraz przeciwnik. Teraz zobaczcie, dostaje dwie karty i wybiera jedną z nich. A drugą odrzuca. Tutaj z automatu. Te akcje się odbywają. Więcej kart do sprzedania, jak widzicie. No i teraz przeciwnik sprzedaje jedną kartę. I dostał 7 złota. No okej. No i otrzymuje. A, i jeszcze bierze artefakt. Jeszcze bierze jeszcze upgrade. Upgrade. I tutaj zobaczcie, jeśli wybierze ten upgrade, to dostanie jedno odkrycie, czyli przesunie się na tym torze i na koniec dostanie 2 punkty zwycięstwa. Jeśli zaś wybierze ten upgrade, to potem sprzedając naraz 3 beczki, dostanie dodatkowo jedną monetę i 3 punkty zwycięstwa. No zobaczymy, czy zbierał beczki, czy nie zbierał. No i teraz my możemy sprzedać do 6 artefaktów. Ok, no to sprzedajmy. No wiadomo, te najbardziej punktowe, 3. Tu nie mamy setka. I teraz tutaj mamy duży wybór, więc weźmiemy punkt zwycięstwa dodatkowy. Tutaj patrzę na te bonusiki. Dodatkowy punkt zwycięstwa. No i dodatkową monetę. To jest 6. A 6 można na statku sprzedać. Ok, i runda czwarta. I zobaczmy. Z 19 do 17 po 9 monet. Bardzo wrona rozgrywka. Znowu karta automaty nowa, która dostawiła nam automaty pionki. No okej. Wciąż tamten gracz jest pierwszym graczem. Zobaczmy jeszcze, jak... Zobaczcie, jak wyrzucone zostało. Samych archeologów mam. Natomiast u niego zdecydowanie lepiej, tak? Zdecydowanie lepiej. Dodatkowo jeszcze jeden pionek stał, więc jeszcze zrobił monetę. No, tutaj zdecydowanie lepiej udało mu się wyrzucić. Okej. No i teraz my. Specjalnie, zobaczcie, tak zagrał. Nie jestem w stanie przebić tego miejsca. Nie mam czarnych, mogę mieć maksymalnie jednego czarnego pionka, ale nie mam takich pionków, więc musiałbym wysłać jakiś pionek biały tutaj, zarobić monetę i przerzucić inny, mając nadzieję, że wyląduje na czarnej stronie albo na stronie neutralnej, tylko ten mógłbym próbować przebijać to miejsce. W związku z tym, za to on może aż 4 białych postawić, albo, liczę tu łącznie z neutralnymi, 5. No dobra, to zróbmy tak. Zmuśmy go do czegoś, bo to nas nic nie kosztuje. Będzie musiał kombinować. Będzie mógł tam nagrywać tylko białe pionki. Zawsze to trochę mniej.
No okej, okay, no widzicie, że idzie tą metodą, widzi, że mam problem z czarnymi, czyli z poszukiwaczami przygód i obstawia za darmochę niejako te miejsca. Dobra, tu też raczej będzie problem, no to co możemy zrobić? No spróbujmy przerzucić. Dostaniemy zawsze monetę. Okej, okay, żeby nie szło mu tak łatwo i udało się, zobaczcie, idealnie. Idealnie. I teraz już jego tutaj miejsca nie są takie bezpieczne, a nie wolno temu graczowi samemu dołożyć pionków. Musi poczekać na moje przebicie, jeśli będę chciał te miejsca przebić. O, wykosztował się, żeby zdobyć dwie karty. Widzicie, wybierać jako pierwszy karty ze świątyni. No dobrze, to my też mamy pieniądze, też chcemy zdobyć jak najwięcej kart ze świątyni. Proszę bardzo. No tak, on lubi kupować upgrade'y. To z kolei jest upgrade, zobaczcie, jeśli sprzedajemy naraz trzy bronie, to dostaniemy dwa dodatkowe monety i dwie dodatkowe punkty zwycięstwa. To jest zaś upgrade jednorazowy, który przesunie nas o jeden na tym polu i dostaniemy dwa punkty zwycięstwa. Okej, okay. Widocznie mu na nich zależy. A my co tymczasem zrobimy? A my w tym czasie, a co, zaszalejemy? Co my mamy do sprzedawania? Bo teoretycznie mamy statek. Ale mamy mało kart, które możemy zdobyć. Jeśli położymy tutaj dwa czarne, czy te neutralne zamienimy jako czarne, to on będzie miał do dyspozycji i tak będzie mógł nas przebić. No to trudno, najwyżej nasze miple wrócą. Zależy nam bardziej o na tym miejscu. Tak, bo tu jest tabliczka. Ok, więc potwierdzamy. No i teraz ok, przebiliśmy. Zobaczymy, co zrobi ona. O, i zobaczcie, on postanowił, ponieważ nie chciał tu mnie przebijać. Okej, okay, mógł, ale nie chciał używać większej ilości pionków. Postawił swojego pionka tutaj, gdzie możemy położyć dowolne pionki, dowolnej ilości. Zapłacił dwoje monety i ma prawo sprzedać trzy karty, czyli nie korzysta ze statku, gdzie sprzedajemy te karty za darmo, 6 do 6. Do trzech kart będzie mógł tutaj sprzedać. Okej. Okay. No dobra, to w takim razie co my? Zostały nam białe pionki. A weźmiemy jeszcze jedną kartę, bo mamy dużo pieniędzy. No i zobaczymy, co zrobi on. O, i widzicie, postanowił przebić automatę, żeby sprzedać jakąś kartę, bo zobaczcie, ma 0 złota. W ostatniej rundzie zaczynałby z 0 złota, więc chce mieć 7 dodatkowych monet. Całkiem zrozumiałe. Nie ma już mipli, ja mam ostatniego mipla. I co możemy zrobić? No to zamieńmy go na złoto. Po prostu zdobądźmy kolejną monetę. Bo tutaj sobie wyślę 6 i te 6 to jest w zupełności moim zdaniem, no zdobędę tutaj jeszcze 7 i 8, 9, 3 karty i tu jeszcze karty. No dobra, wyślemy tutaj też, proszę bardzo. Widzicie, tu mogą stać różne miple, zarówno czarne, jak i białe, każdego gracza. Zapłaciłem 2 złoto, żeby postawić mipla. Okej, okay. No i jedziemy z rozliczaniem tych terenów, z tych miejsc. Tu znowu nikogo nie było, tutaj przeciwnik teraz zdobywa dwie karty artefaktów. Czyli jak widzicie, wybiera beczki, bo ma ten upgrade wiosek, który pozwala mu lepiej sprzedawać beczki. No, co tam u nas? Potrzebujemy trzeciej broni i na pewno. Aha, i tutaj losowe dostaliśmy. Okej, okay, losową dostaliśmy jeszcze mumię. Okej, okay, i znowu my. To już nie ma wyboru, bierzemy sobie tą kartę. Automata zrzuca, przeciwnik dostaje to, a my dostajemy jeszcze tutaj. Bardzo ładnie. Teraz przeciwnik sprzedaje 7 kart. Jedną kartę, żeby zdobyć 7 monet. Okej. Okay. No i bierze sobie upgrade. Aha, czyli będzie też miał dużo broni do sprzedawania. No dobrze. I teraz zobaczcie, ponieważ kupił broń, to coś musi odrzucić. Jedno z tych dwóch rzeczy musi odrzucić. Albo to, albo to. Zobaczymy, na co się zdecyduje, bo kupił trzeci upgrade, który daje ciągłą zdolność. A widzicie, pozbył się tego. Trafił ten kupiony do jego beczki, do jego skrzyni, a pojawił się tutaj drugi. Okej, okay, no to zobaczmy. Ponieważ mam tu swojego jednego pionka, swojego mipla, mam prawo sprzedać do trzech artefaktów. No to sprzedajmy, słuchajcie. Ciach, ciach, ciach. Tak, trzy. I dostaliśmy dodatkową monetę, bo tam była napisana dodatkowa moneta. No i przeciwnik jeszcze ma prawo do tego. No jak tu. Tak. Okej, okay, dobra.
No i tutaj, ponieważ jesteśmy na statku, teraz mamy prawo jeszcze sprzedać 6. No to raz, dwa, trzy. No i teraz co chcemy zrobić? Punkt zwycięstwa zdobyć i przesuniemy się trochę na traku odkryć, tak? Bo te dwie karty dadzą dodatkowe punkty odkryć. Widzicie u góry te ikonki. Okej. O, dostaliśmy dodatkowy punkt zwycięstwa, za to przesunęliśmy się tutaj na traku. No i ostatnia runda, słuchajcie. Ostatnia runda. Widzicie, ja mam 35 punktów zwycięstwa, on ma 21 punktów zwycięstwa, 7 do 8 złota. Mi zostały 4 karty, on ma dużo więcej kart. Więc jemu będzie bardziej zależało w ostatniej rundzie, żeby coś wysłać, a mi bardziej, no też żeby wysłać, bo pamiętajcie, te karty nie mają żadnego znaczenia, jeśli ich nie wyślemy, ale żeby też coś zdobyć. No i zobaczcie, jak automata nam tutaj troszkę pozwoliła nam statek mieć. Okej, ale tu nas troszkę zablokowała i tu nam karty zdobyć. A jaka jest rozlist? Dobrze, Miple nieźle wylosowałem, a przeciwnik? No troszkę gorzej. Jest szansa. Okej. No to zobaczymy, co on zrobi. No i widzicie, poszedł mocno statek. Zależy mu na sprzedaniu. Postawił aż trzech białych, a ja mogę teoretycznie położyć czterech białych. To będzie bardzo drogo kosztowało, ale zablokuję go przed wysłaniem czegokolwiek na statku. I wtedy on będzie musiał już płacić za postawienie swoich mipli tutaj, żeby wysyłać cokolwiek w ostatniej rundzie. No zobaczymy. Na razie nam się nie spieszy. Na razie zobaczmy, przeciwnik może mieć maks. No dobrze. To co my możemy zrobić? Potrzeba nam. O, najlepiej gdybyśmy jakieś mumie zdobyli. Czy są tu mumie? Ale tylko jedna. Ale za to teoretycznie moglibyśmy zdobyć tą kartę i tą kartę. Tak, ale to wymagało przybiciu czterech. Okej, po czym bycie pierwszym tutaj. No, dosyć kosztowne, ale spróbujmy to zrobić. Bądźmy pierwsi tutaj. Okej. Też mu zależy na jakiejś karcie, która tutaj jest. Okej. No i teraz spróbujmy zdobyć to, bo jeśli uda nam się, tu jesteśmy pierwsi, zdobędziemy te dwie karty, tu plus ta karta, to jest 8 punktów zwycięstwa. No, gramy przykładowo, słuchajcie, pokazowo tylko, nie żeby wygrać. Więc proszę bardzo, przebijamy to. I już nasz przeciwnik na pewno nas nie przebije, więc to na pewno, te karty są na pewno nasze. Okej, zobaczymy, co on na to. No tak, postawił tu jednego pionka. I teraz tak, my nie mamy gdzie wysłać naszych kart, tak? Więc musimy wysłać teraz. No i widzicie, tu trochę przedobrzyłem. Niepotrzebnie mi to wszystko było, tutaj to zdobywanie tych żetonów. Tych, bo możemy, dobra, spróbujemy tu wysłać, no musimy tu wysłać, żeby chociaż trzy karty wysłać, co będzie skosztowało 2 złota. I już nie mamy pieniędzy na tej rundzie. No tak, on korzysta z tego, że mocno zainwestowaliśmy tutaj i przyjmuje kolejne pole, a tu 6 sprzedaje. Okej, no to co, nam został już ostatni pionek. Niestety nie dołożymy kolejnego, bo nie mamy pieniędzy, ale za to, słuchajcie, będziemy pierwszym graczem. Przejmiemy pierwszego gracza, dostaniemy 2 punkty za to, że przejmiemy ten znacznik. Proszę bardzo, na koniec gry. Ciach. Ciach. Proszę bardzo. No i przeciwnikowi został jeszcze jeden pionek. Zobaczymy, co on zrobi. No, widzicie, ewidentnie chce sprzedać aż 9 kart. Tutaj 6 i tutaj jeszcze 3. Za co zapłacił pieniędzmi. No i tak, zobaczcie. Znacznik pierwszego gracza przesunął się do mnie, przesunąłem się tutaj na tym traku i tutaj jako pierwszy wybieram karty. No to żeśmy już ustalili, że bierzemy tą i tą kartę. Potem automata wszystko zabiera według tego zestawienia. I teraz drugi gracz. No okej, wziął broń. No i tutaj też dostaje karty i punkty zwycięstwa. Tu dostaje karty i przesunięcie na traku. Zobaczcie, tutaj my dostaliśmy karty. Teraz on jeszcze jedną kartę. To nie, to automata kartę. To nikt nie zagrał. I teraz mamy prawo sprzedać 3 karty. To będą jedyne 3 karty, które jeszcze sprzedamy, bo nie jesteśmy na statku. No to proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. I to będzie 8 punktów, ponieważ sprzedajemy 3 na raz statuetki. Dobrze mówię? Tak. I bum. Ok. No i jeszcze przeciwnik. Widzicie, on sprzedaje, to widać, sprzedaje broń. Sprzedawał broń, ponieważ on ma umiejętność, że za broń dostaje dodatkowe monety i dodatkowe punkty zwycięstwa. No tak. No i tutaj jeszcze sprzedaje 6 kart.
Zobaczymy. A tam beczki były, bo on też pewnie dobrze sprzedaje beczki, jak wiemy, tak? Ma ten upgrade. I proszę bardzo, mimo że przed ostatnią rozgrywką ja bardzo mocno prowadziłem, ostatecznie wyprzedził mnie w zestawieniu. Na końcu do tych punktów doliczone zostały te dwa punkty za to, że miałem znacznie pierwszego gracza oraz punkty za zdobyte. Zobaczcie, punkty za zdobyte tutaj artefakt, te rozwinięcia, za te zdobyte rozwinięcia, te punkty, widzicie, te i to w skrzyni zostało doliczone dopiero teraz, oraz za złoto, nie dostałem nic, a on dostał jeszcze tutaj, zobaczcie, 4 punkty zwycięstwa za 3 punkty, 3 złota za 3 monety, 1 punkt zwycięstwa, i to są jeszcze 4 punkty zwycięstwa dla niego. I dlatego, no pod sam koniec, finiszem, dzięki temu, że ja nie mogłem sprzedać więcej ilości kart, bo troszkę tu źle zagrałem, wystarczyło, że sprzedałbym ten zestaw kart, dodatkowe 4 punkty i... Ja bym był pierwszy, widzicie? Gdybym zagrał troszkę inaczej, rozstawiając inaczej swoje miple. No ale widzicie, jest jak jest. No i tak wygląda cała rozgrywka. Mam nadzieję, że teraz znacie dokładnie zasady gry Quetzal, którą tą grę serdecznie, serdecznie Wam polecam, gdyż ta gra zajęła czwarte miejsce w moim zestawieniu gier planszowych, jakie ogrywałem w roku 2020. Jest na czwartym miejscu, bardzo serdecznie ją polecam. Właśnie dlatego, że to jest bardzo fajny, bardzo specyficzny i bardzo szybki worker placement. Jak na worker placement, jest bardzo szybkie, bardzo szybka rozgrywka. Fajna, satysfakcjonująca, z bardzo fajną kombinacją właśnie tego niby klasycznego worker placementu, ale jednak nie, ponieważ te miple są losowane za każdym razem. Mogą tak upaść albo tak upaść, co determinuje naszą taktykę na każdą kolejną rundę. Dodatkowo super jest ten element z tą licytacją, a więc z blefem. Na ile przebić tą licytację, czy kogoś zablokować, czy starać się wygrać minimalnie, ale co potem, jeśli on mnie przebije tak, że ja już nie będę mógł nic do tego miejsca dołożyć, a na tym bolu mi zależy. A z kolei, jeśli dołożyć od razu za dużo, to może nie trzeba było. Może przeinwestuję ilość mipli w danej rundzie na dane pole, może dałoby się to pole zdobyć taniej. Więc i blef, i licytacja, i worker placement, i jeszcze oczywiście zbieranie setów i wysyłanie tych setów do Europy. Bardzo fajny, bardzo świetny tytuł, bardzo serdecznie Wam polecam i namawiam do kupna, bo niedługo, tak jak powiedziałem, polska wersja językowa od wydawnictwa G3, bodaj już 6 lutego, ma swoją premierę. Będziecie się moim zdaniem przy tym tytule bardzo dobrze bawili. A tymczasem to wszystko z mojej strony. Zapraszam serdecznie na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.